Hej, siemano ludzie, sobie z tej strony, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z FIFA Mobile, tym razem z FIFA Mobile 20. Słuchajcie, no i powiem wam szczerze, że jestem pod ogromnym wrażeniem, bo naprawdę ta nowa FIFA mi się bardzo podoba. Chciałbym, żebyście napisali też w komentarzu, jak wam się podoba. No i słuchajcie, wczoraj już sobie troszeczkę grałem, odebrałem sobie nagrody za poprzedni sezon. Odblokowałem sobie już Star Passa, no i moja drużyna na chwilę obecną ma 76 overalla. Jak widzicie, już mam trochę skill boostów tutaj do wbicia, ale na razie jeszcze tego nie robię, poczekam, aż będę miał lepszych zawodników. Ogólnie wczoraj z tej nagrody z poprzedniej edycji wyleciał mi Company 81, później otworzyłem sobie jedną paczkę z tych punktów Now and Later, czy jakoś tak to było, no i wyleciał mi James Rodriguez 83. No w ataku, jak widzicie, mam Rooneya, no ale wiadomo, na razie ten składzik no jest słaby, ale za chwilę otworzę sobie następne, w sensie odbiorę sobie jakieś elitki, zobaczymy, co mi ciekawego wyleci. No i słuchajcie, odblokowałem sobie Summer Showdown, też fajna sprawa, też sobie tutaj zaraz odbiorę nagrodę. Fajna sprawa, taka plaża, no podoba mi się to, naprawdę fajnie to wygląda. Na chwilę obecną mam już 45 punktów, zabrakło mi 5 punktów, żeby sobie odebrać już dwóch zawodników, ale na tym odcinku sobie zaraz odbierzemy jednego i zobaczymy, kto mi się tutaj trafi. No jest tutaj Aubameyang 89, gdybym go trafił, to naprawdę bym był mega szczęśliwy, ale zaraz zobaczymy. Mamy też tutaj jeszcze zakładkę gole, no to też sobie tutaj już odebrałem trochę skill boostów, no i wiadomo, im więcej bramek będziemy strzelać, to będziemy odbierać kolejne nagrody i barra 77 na końcu jest za 200 goli. Podoba mi się zakładka też World Tour, tutaj jest naprawdę masa rzeczy do zrobienia. Mamy tutaj zakładki Premier League, Serie A, Ligue 1, La Liga, Bundesliga, Western, no nieźle, South America, North America, no fajnie, to mi się podoba. Pacific, Rest of World i mamy też zakładkę Legends, ale tutaj jest tego masa do zrobienia. No w samej pierwszej zakładce mam aż 100 osób, ja zrobiłem na chwilę obecną 15, wczoraj sobie troszkę grałem. To jest fajne, to mi się podoba. No i słuchajcie, events, no i tutaj po prostu jest miazga. Mamy do zdobycia tutaj Zidana. Żeby go zdobyć, no to musimy trochę rzeczy tutaj zrobić. Najlepsze jest to, że musimy strzelić aż 10 tysięcy goli. Na chwilę obecną mam 119. W pierwszej zakładce mam już jedną rzecz zrobioną. Mobile Mastery tutaj mam 0. Rising Star mam 4. Potrzeba 50. No ale wiadomo. O, Club Master 76, a trzeba mieć 100 overalla. No i Champion, tutaj musimy wydać expa, aż 3 miliony, ja na razie wydałem 500. No jest to oczywiście do zrobienia, także każdy z was na pewno będzie miał tego Zidana 98. Pięknie, niesamowita tutaj ikona. 119 speeda, 120 shoot power, no pięknie, już się nie mogę doczekać, żeby go odebrać, więc będę teraz bardzo dużo grał w tą FIFA. Tutaj, co tutaj było? Aha, właśnie, tutaj sobie odbierzemy zaraz tych zawodników Now and Later. Zobaczymy, co mi wypadnie. No i tutaj odebrałem sobie, bo tu mamy losowo, jak mamy już 30 punktów, to losowo możemy trafić skill boosty, gemy, bądź jakiegoś zawodnika. Tu 60+, widzę, coinsy są, 70+, zawodnik. Mi się tutaj udało trafić perk point.
i skill boosty, bo już dwie sobie tutaj odebrałem. No i mamy tutaj jeszcze zawodnika 80 Zardes. No dobra, słuchajcie, co mamy tu jeszcze? Challenge. No tutaj szkoda, że ta stamina tak powoli trochę idzie, ale też fajna sprawa. Tutaj co mamy do zdobycia? Zawodnika 81. No i słuchajcie, przechodzimy do zakładki Now and Later. No i mam tutaj już 175. Jedną paczuszkę sobie już otworzyłem. Właśnie trafiłem tam Hamesa. No i zobaczmy, mam jeszcze 3, bo tutaj mamy elitkę 80 plus za 50 punktów. Więc słuchajcie, otwieramy. No i zobaczymy, jakich jeszcze trzech piłkarzy tutaj mi wypadnie. Oczywiście trzeba budować składzik. No to lecimy, słuchajcie. Napiszcie w komentarzu, co Wam tutaj ciekawego wypadło. Otwieramy pierwszą i zobaczymy, czy będę miał jakieś fajne szczęście. I uwaga, pierwsza elitka w tym odcinku i będzie to zawodnik 82 Pepe. Mamy tutaj Pepe. FC Porto, Portugalia. Oczywiście bierzemy sobie go do składu. Jest i Pepe 82. Zobaczymy, czy jeszcze coś ciekawego mi tutaj wypadnie, czy wypadnie mi coś więcej niż 82. Więc odbieramy kolejną elitkę. I uwaga, drugą elitką w tym odcinku będzie, uwaga, 83 De Ligt. No to pięknie. Elegancko. Aha, bo on będzie tamten. Dobra, to sobie później jakoś ogarniemy, albo w sumie możemy go już podmienić. Zobaczymy, za kogo mi tam wpadnie. No i dobra, odbieramy kolejną. Było 82, 83, czyli co? Teraz będzie 84. Zaraz zobaczymy. Odbieram ostatnią już elitkę tutaj. No i zobaczymy, jaki zawodnik z jakim overallem mi tutaj wypadnie. Piszcie w komentarzu, co Wam tutaj ciekawego wypadło. Jest to 82 Canales z Realu Betis. 82. No dobra, bierzemy go oczywiście do składu, bo trzeba sobie troszeczkę tutaj, wiecie, lepszych zawodników wrzucić na chwilę obecną do składu. No i dobra, słuchajcie. No, zabrakło mi 25 punktów, no ale dobra, nieważne. Lećmy z powrotem do składu, zobaczymy, jak to tam wygląda. I za chwilę odbierzemy sobie tego zawodnika z tej plaży. To jest dobre. Tylko sprawdźmy sobie 79. No dobra, mamy tutaj Pepe na LB, mi się wrzucił. The League Company. I James Rodriguez. Takie elitki mi wypadły. Oczywiście to wszystko później się tutaj pozmienia, no bo wiadomo, Pepe nie na swojej pozycji, ale no James Rodriguez też nie. No ale to są początki. Dobra, słuchajcie, zobaczmy, jaka jeszcze elitka mi wypadnie tutaj. Beach Party. Znaczy elitka. No zobaczymy, czy jakiś zawodnik 80 plus mi wypadnie, czy nie. Dobra, odbieramy. Mam nadzieję, że to nie będą ci 70. 20 punktów, 25 punktów potrzebujemy, ale mamy też tutaj jeszcze. O nie, dobrze. Także słuchajcie, mam nadzieję, że trafię tutaj Aubameyanga i słuchajcie, odbieramy. Odbieramy i zobaczmy, co mi tutaj ciekawego. Aby to był zawodnik 80 plus. Jest. O nie! Co to? No dobra, trudno, ale niech sobie będzie. 75 na ST. Dobra, niech będzie na razie w składzie. No, zabrakło mi tutaj 5 punktów, a to sobie zrobię później. No i dobra, przejdźmy sobie jeszcze tutaj. 79, ok, wrzucił mi się tutaj na LW. Także no 79 jeszcze jeden i będzie 80. Wow. Fajnie, że od nowa to się wszystko robi, czyli będzie fajna zabawa. Tu jest moja drużyna z poprzedniej
edycji zostawiłem sobie Ronaldinho, no nie jest na swojej pozycji, ale no musiał on tutaj być. Także, aha, wbiłem ile tam? 125 overalla. Także, no fajna zabawa, naprawdę bardzo mi się to podoba. Jeszcze miałem jedną rzecz sobie tutaj sprawdzić, tylko teraz nie pamiętam, gdzie to było. Aha, no właśnie. Tutaj nam się odblokuje kolejna zakładka i tu mam jakiś mecz Real Atletico. Ale trzeba tutaj, co? Level 3 i versus Atak Amator 3 odblokowany. Także no, spokojnie. Zaraz po odcineczku będę tutaj sobie grał. No i słuchajcie, no fajna rzecz, fajna jest ta FIFA, naprawdę bardzo mi się podoba, także piszcie w komentarzu, jak wam się podoba. Na chwilę obecną już mam tutaj 341 i 415 gemów, także ja zabieram się do zabawy oczywiście w tą FIFA, będzie dużo odcinków teraz. Nie wiem, czemu nie mogę tu wystartować, czy już mogę? Nie mogę, nie wiem czemu. Oczywiście, żeby grać w lidze. No i dobra, słuchajcie. To było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Piszcie w komentarzu, kogo wy trafiliście. No i oczywiście widzimy się w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam serdecznie, życzę miłego dnia. Do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć!